Witam was bardzo serdecznie w kolejnym Q&A-u, tym razem nagranym pod wpływem emocji, tej chwili, która nam aktualnie towarzyszy na giełdach papierów wartościowych, ale też fajnie się to składa, bo mamy koniec miesiąca, więc warto byłoby też może coś na temat moich inwestycji opowiedzieć. Ale dzisiaj w tym nagraniu opowiem wam o genezie spadków, genezie Bessy, ale generalnie emocji na giełdach papierów wartościowych. Ponieważ, no, jak już możecie zauważyć i na pewno dostrzegliście to, czy to przez pryzmat swoich portfeli, czy też wszechobecnie pojawiających się informacji mediowych, ja też to widzę, ponieważ w takich, można powiedzieć, newralgicznych momentach moja skrzynka mailowa troszeczkę częściej zaczyna mnie informować o tym, że wpływa jakaś wiadomość, a nawet ich kilka. I to, do czego zmierzam, to chciałbym was troszeczkę przestrzec. Przestrzec przed tym, co wydaje się z przyczyny emocjonalnej, takiej intencji, bardzo logicznym zachowaniem, ale czy jest ono do końca słuszne? Otóż w dobie tych wszystkich spadków pojawiła się masa komentarzy, zapytań, ale wśród tych komentarzy dominuje kilka zachowań. Pierwsze, no to rzucenie się na te spadki. I tu przestrzegam przed tym, bo o ile w sytuacji polskiej giełdy wydawałoby się, że już jest naprawdę tanio, tak? Spółki, które debiutowały po 5-6 zł, teraz są wyceniane na złotówkę, nie są to jakieś leszcze, tak? Czyli firmy krzaki, ale takie, które służą, świadczą usługi szerokiemu społeczeństwu, więc wydawałoby się wiarygodne. Mocno tę wiarygodność uszczupla Skarb Państwa, który często jest głównym posiadaczem, tym głównym akcjonariuszem. No ale niemniej jednak jest, wydawałoby się, ta cena oferowana na giełdzie bardzo konkurencyjna. Ale jak to wygląda w kontekście całego świata? No bo zwróćcie uwagę, że jeśli już patrzymy na rynki zagraniczne, no to tam ta góra śniegu, która ma zapowiadać Bessę, o ile ona faktycznie nastąpi, no to dopiero się rozkręca. I chyba nie wierzycie w to, że w momencie, kiedy ten rynek dopiero będzie jakby rozpędzał się, to nasza polska giełda jakoś przed tym się obroni, że będziemy znowu zieloną wyspą. A więc wydaje mi się, że te zakupy są zdecydowanie przedwczesne, jeśli sugerujecie się tylko i wyłącznie aspektem intuicyjno-emocjonalnym, tak? Czyli nie ma jakiegoś konkretnego argumentu technicznego, który byłby w stanie określić wam warunki progowe transakcji. Kolejna kwestia, no bo dobra, nie ma argumentu technicznego, no bo teraz są to spadające noże i wydaje mi się, że to dla wszystkich kwestia oczywista. No ale fundamenty. Przecież te fundamenty pokazują jednoznacznie, że często wycena tych walorów jest porównywana z tą księgową, co na giełdzie jest nie lada okazją. No, można byłoby również i z tym polemizować. No bo zobaczcie, przecież ta wycena księgowa na spółkach energetycznych już dawno, dawno została pokonana. A pamiętajcie, że te nastroje udzielają się wszystkim inwestorom, a więc to nie jest tak, że znalazłeś perełkę albo odkryłeś pewny moment, o którym tylko ty wiesz. A pamiętaj, że tylko właśnie w takich sytuacjach zarabia się na giełdzie. A więc kupowanie teraz tych akcji, które spadają, uważam za bardzo, bardzo ryzykowny temat, pomimo iż fundamentalnie mogłoby to się obronić. Ale pojawiają się też kolejne dyskusje na temat tego, że okej, cashflow, głupcze, cashflow, nie? Czyli wycena akcji swoją drogą, no ale chodzi o dywidendy wypłacane przez tę firmę. I tu pojawia mi się takie troszeczkę doza niepewności, bo o ile jeszcze tydzień temu, tak, mówiłem o tym, że ja również myślę o tym cashflow, nie? Odchamiam się od tego polskiego rynku. To jest to, co mówiłem w tym nagraniu dotyczącym koronawirusa, ale nie zmienia. Albo to, co budzi moje wątpliwości, to, na czym się zastanawiam, no to zobaczcie. W ostatnimi czasy pojawiło się masę materiałów, które popularyzują na polskiej giełdzie inwestowanie w wartość, inwestowanie w oparciu o dywidendy. I on jest niezwykle atrakcyjny, ponieważ troszeczkę usypia naszą aktywność i naszą, można powiedzieć, czujność. Tak, no bo aktywność akurat to jest dobre, że coś jest, że jest usypialna, ale chodzi o może bardziej mi o czujność. Także tworzymy sobie takie oczekiwania, że jaką inwestycję chcielibyśmy zrealizować, no i zgarnąć ten zysk za 6 lat. To nie jest merytorycznie dobrze postawione pytanie, ponieważ tak naprawdę swoją odpowiedzialność odsuwasz na te 6 lat. A co zrobisz w sytuacji, kiedy za 6 lat okaże się, że jesteś na tym samym momencie rynkowym, czyli cena stoi w miejscu,
albo nawet jesteś w stracie. Ja tego doświadczyłem na dwóch spółeczkach, American International Group i Kim Research. Dwa lata temu już niespełna, jeden i drugi walor, czy w ubiegłym roku już nie pamiętam, ale jeden i drugi walor kupiłem do swojego portfela. Bardzo fajnie dały zarobić. Naprawdę. American International Group w pewnym momencie dawała nawet po 25% zwrotu z inwestycji. Kim Reese też bardzo przyzwoicie na tym poziomie. Ale teraz w dobie tych spadków ceny spadły do momentu, w którym ja w te spółki wchodziłem. I tu pierwsza taka fajna przewaga. No, w tym okresie zarobiłem na dywidendzie. American International Group w granicach 2,5%. Kim Research ponad 7, bo ja w dobrych cenach, tam po $17 pamiętam kupowałem, w pewnym momencie to było po 22 już wyceniane, teraz znowu w te granice 17 zeszło i tu powiem wam, że z technicznego punktu widzenia ja z tych inwestycji wyjdę. Naprawdę wychodzę po tych cenach i gdyby to była polska giełda, no to znowu rok w pędzel, a tak obroniła się taka średniej jakości dywidenda, powiedzmy, a więc albo inaczej lokata, tylko z zdecydowanie większym ryzykiem. A jeszcze w kontekście spółek polskich i wypłacanych z nich dywidend, bo mogłoby się wydawać, że dobra, mamy fajnie przeszacowany polski rynek, te firmy są i takie jakie są, ale, no, ale są fajnie wyceniane. Być może to jest dobra opcja właśnie na te dywidendy. I wydaje mi się, że jest to całkiem temat do przemyślenia, ale pomijając wszystkie spółki, gdzie duży udział ma Skarb Państwa. Dlaczego? Ponieważ Skarb Państwa jest już na tyle perfidny w stosunku do inwestorów, że zakazuje tym firmom wypłaty dywidend w toku wspólnych inwestycji, rozwoju tego naszego państwa, tak? A sam wyciąga pieniądze poprzez nakładanie na te spółki kolejnych podatków. A więc to nie jest zbieżność albo jakiś przypadek. To jest perfidne rozegranie i oszustwo akcjonariusza. Więc uważajcie z tymi inwestycjami na polskiej giełdzie. Natomiast wracając do tej mojej myśli, tego, że oprzeć się o tą strategię cash flow. Zobaczcie, do nas to dopiero napłynęło. Do nas nawet osoby, które bronią albo popularyzują tę metodę, mówią o swego rodzaju nowości. Ale zobaczcie, czy naprawdę uważacie, że Amerykanie są głupsi od nas? Tam te inwestowanie jest często pokoleniowe. A mimo to zebrało srogi plon w 2007 roku. W 2009, w momencie kiedy ten rynek spadał, tak? Zobaczcie, że tam masa tych Amerykanów, a między innymi też wszystkie inne rynki światowe, to wszystko spadło na łeb, na szyję i dużo ludzi potraciło te swoje pieniądze na giełdzie. Mimo iż ta strategia jest tam doskonale znana, to nadal ta statystyka smutna na tym rynku pozostaje, że jednak większość tutaj te swoje pieniądze traci, nie? A więc coś musi być na rzeczy i z tym będę chciał was zostawić, tak, po tym nagraniu. Co może być takiego, o czym nie wiemy i co może być smutne w strategii cashflow? No, na pewno jest smutne to, że życie to nie jest bajka i w pewnym momencie może się okazać, że te pieniądze będą nam potrzebne. I pomimo, iż mamy fajnie stworzony portfel ze spółkami, które sukcesywnie wypłacają dywidendy, no to jeśli wycena tego portfela w danym momencie będzie o 40-50% niższa, no a nam będą potrzebne te pieniądze, no to wiadomo, że po nie sięgniemy. No ale ten smutek gdzieś może zostać, tak? A więc pytanie, czy teraz oferowanie nam tej strategii cash flow w momencie, kiedy rynek jest na szczytach, czy jest ono słuszne? No i też powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie mamy do czynienia tylko z naturalną konsekwencją ruchu, czyli z korektą, tak, czegoś, czy jednak faktycznie ze stworzeniem nowego trendu o nazwie Bessa. To, co jest fajne w Bessie, no to, że ona, jeśli już jest zdeklarowana, to bardzo szybko potrafi się zakończyć. Ale to, jak długo rynek się po niej będzie podnosił, to też będzie nie lada wyzwanie dla twoich nerwów w momencie, kiedy zdecydowałeś się gdzieś tam przy tych szczytach otwierać swoje pozycje. I podsumowując już, ja nadal pozostaję poza giełdą. Tak? W poniedziałek, tak jak pisałem na swojej grupie, tak, moje limity stop często zostały powybijane. Nie mam zamiaru jakby upierać się przy swoim, tak? Siedzę na gotówce, czekam na to, aż rynek się określi. Fajnie, ponieważ spółki, te, które miałem w portfelu, często zostały bardzo mocno przecenione.
fajnie, ponieważ jest swego rodzaju satysfakcja z tego, że jednak ten stop loss działa, bo często to, co było wyceniane w poniedziałek na poziomie X, teraz jest o jakieś 10-15% niżej, jeśli chodzi o polską giełdę, a jeśli chodzi o rynek zagraniczny, no to tak jak już wspomniałem, te dwie spółeczki będę się ewakuował, natomiast ta jedna dywidendowa, no, zostawiam ją sobie i nawet dalej będę rozpatrywał, czy nie dokupywać sobie troszeczkę tego tam towaru, ponieważ ta dywidenda teraz dopiero to wygląda już sowicie, co nie powiem, że nie mogłoby być niżej. Natomiast puenta tego nagrania, którym chciałbym się z Tobą podzielić, no bo od tego zacząłem, a się rozgadałem, polega na tym, że to nie jest jeszcze Black Friday, a jeżeli jest to już określone jako Black Friday, to weź się do swojego doświadczenia i zobacz, co się dzieje zazwyczaj po Black Friday z naszej polskiej perspektywy, bo ona bardzo fajnie oddaje to, co wydarzy się na giełdzie. O ile na świecie to działa fajnie, tak w Polsce to zawsze jest tak, że jest Black Friday, pojawia się masa tych napisów, tak, że sell i że super oferty, ale wchodząc do sklepu z tych 70% przecen mamy 5-10% niżej. A potem jak się to już wszystko kończy i opada ten kurs, czyli no trzeba dać, jakby firma wierzy w swojego konsumenta i wie, że konsument byłby bardzo rozczarowany w momencie, gdyby w dzień po zakończeniu Black Friday pojawiła się kolejna prawdziwa promocja. Ale tak samo wydarzy się na giełdzie. Dziś mamy Black Friday, czyli osoby, które zupełnie nie są związane z rynkiem, chcą wejść na niego, ponieważ nie mają doświadczenia, ponieważ wydaje im się, że jest tanio. Natomiast prawdziwa przecena będzie wtedy, kiedy ci najbardziej toporni będą wyrzucać swoje akcje. Ci, którzy wskakiwali teraz w tych super ofertach, ze strachem będą z tej giełdy uciekać. To będzie prawdziwa przecena, ale to nie wydarzy się z dnia na dzień, bo mamy w pamięci gdzieś tam z tyłu jeszcze w bardzo bliskiej ten momenty rynkowe, w których ten dany walor był bardzo mocno wyceniany. I to, na co chciałbym jeszcze zwrócić Twoją uwagę, mówiąc o anatomii spadku, no bo ja wiem, że jest Tesla, tak, przecież przed momentem jeszcze 900, teraz 600, jest CD Projekt 330, teraz 280, ale to są topowe firmy, które pomimo iż ten cały nastrój na rynku był bardzo ostrożny, to one bardzo mocno wzrastały, a więc one nie mogą być wektorem odniesienia, jeśli mówisz o całych spadkach. Zwróć uwagę, czy spółka Disney, czy spółka jakakolwiek inna na giełdzie, tak? One pospadały na razie po 5%, 7. Fajnie, bo ich dywidenda roczna wynosi w granicach 3-4, tak? A więc dwie dywidendy, można powiedzieć, odsunięte w czasie, tak? Ale jeśli mówimy o spadkach na giełdach, no to przy takich naprawdę fajnych, powtarzających się biznesach one potrafią spaść o 20-30%, a my na razie spadliśmy 7, tak? A więc to powinien być Twój punkt albo ten wektor odniesienia, który będzie Ci mówił o tym, czy mamy do czynienia z bessą, czy z jakąś korektą, a nie jakieś topowe spółeczki, które po prostu z natury tego, że przez ostatnie 2-3 miesiące bardzo mocno wzrastały, pojawił się na nich jakby ten punkt skupienia, no jak to się mówi, to też to powoduje, że rynek się zachowuje w taki, a nie w inny sposób. Zostawiam Cię w tym materiale do przemyślenia. Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, zachęcam do zadawania pytań pod tym nagraniem. Troszeczkę się rozgadałem, za co przepraszam. No i co? Jeśli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj ten kanał i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam, Paweł Salamucha.